Oto pięć ciekawostek o Czarnobylu. Eksplozja w reaktorze numer 4 elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku, była wynikiem serii błędów ludzkich oraz wad konstrukcyjnych reaktora RBMK. Eksplozja uwolniła ogromne ilości promieniowania do atmosfery, co spowodowało jedną z najgorszych katastrof nuklearnych w historii. Prypeć, miasto najbliżej położone elektrowni, zostało całkowicie ewakuowane po katastrofie. Obecnie jest opuszczonym miastem duchem, które przyciąga turystów i badaczy. Prypeć jest pełna opuszczonych budynków, w tym szkół, szpitali i domów, które pozostały nietknięte od czasu katastrofy. Strefa wykluczenia wokół Czarnobyla, o promieniu około 30 km, została utworzona, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się promieniowania. Chociaż obszar ten jest oficjalnie zamknięty dla zamieszkania, niektórzy ludzie zwani samosiołami zdecydowali się tam powrócić pomimo zagrożeń zdrowotnych. Paradoksalnie, strefa wykluczenia stała się swego rodzaju rezerwatem przyrody. Brak ludzkiej działalności pozwolił na odrodzenie się dzikiej przyrody. W strefie można spotkać wiele rzadkich gatunków zwierząt, takich jak wilki, rysie, żubry i wiele innych. Roślinność również bujnie się rozwija, mimo obecności promieniowania. Wkrótce po katastrofie na reaktor numer 4 nałożono betonowy sarkofag, aby ograniczyć wycieki promieniowania. Jednak z czasem zaczął się on degradować, co wymagało budowy nowej, bardziej trwałej struktury. W 2016 roku zakończono budowę nowego sarkofagu, New Safe Confinement, który przykrył stary sarkofag i reaktor, zapewniając znacznie lepszą ochronę przed promieniowaniem na najbliższe 100 lat.